Chin, do zobaczenia. Dzień dobry, witamy wszystkich na webinarze z serii Szerokie Wody Kariery. Nasz webinar jest realizowany jako jeden z elementów projektu Blue Generation, który jest finansowany ze środków funduszy norweskich i IAUG, a jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do podejmowania zatrudnienia w sektorach gospodarki morskiej i oceanicznej. Gośćmi naszych wywiadów są eksperci z różnych dziedzin, bezpośrednio i pośrednio związanych z morzem i oceanem. A moim dzisiejszym gościem jest pan Przemysław Węgrzyn, kierownik działu edukacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Witaj, Przemku. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Justyna Germanek i reprezentuję Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, która jest realizatorem projektu Blue Generation. Nasza rozmowa jest transmitowana na żywo na platformie YouTube, a więc zachęcam wszystkich oglądających do zadawania pytań na czacie. Drogi Przemku, powiedz nam, jakie eksponaty albo ekspozycje możemy zobaczyć w Muzeum Morskim w Gdańsku? Można zobaczyć, jakby wszystkie policzyć, to kilkadziesiąt tysięcy zabytków, od bardzo małych wielkości, nawet mniejszych od guzika, po stumetrowe, prawie stumetrowe jednostki, kiedyś pływające, w tej chwili już stojące przy nabrzeżach, czyli nasze statki muzealne. Nasze zabytki są bardzo różnorodne, gdyż mamy zabytki na przykład pochodzące z wraków statków bałtyckich, byłych żaglowców, które bądź walczyły na Morzu Bałtyckim, bądź przewoziły różne towary, ale także na przykład mamy piękną kolekcję obrazów o tematyce właśnie morskiej. Mamy galerię marynistyczną tutaj u nas w siedzibie w Gdańsku. Także te zabytki są bardzo, bardzo różnorodne. W czasie naszego spotkania bym chciał też zaprezentować tak krótko przynajmniej nasze oddziały. Także może w tej chwili bym przełączył, udostępniłbym ekran, żeby pokazać Państwu prezentację. Jasne, proszę bardzo. Mam nadzieję, że jest widoczna. Tak, widzimy. Na tej mapce możecie Państwo zobaczyć wszystkie nasze oddziały, w tym również jeden oddział budowany w tej chwili. To jest oddział w Łebie, którego otwarcie nastąpi, mam nadzieję, że w ciągu 2 lat. Myślę, że 2025 rok, jak wszystko dobrze pójdzie, to będziemy mogli Państwa również zaprosić do Łeby. Także będzie można i po plaży, po wycieczce na wydmy łebskie również zajrzeć, troszeczkę złapać ochłody w cieniu naszego muzeum. W Gdańsku mamy kilka oddziałów. Za chwileczkę pokażę na zdjęciach, jak one się nazywają i jakie to są dokładnie oddziały. Ale jak widzicie Państwo, rzeczywiście no głównie to jest Zatoka Gdańska. To są oddziały w Helu, w Gdyni, w Gdańsku, w Kątach Rybackich nad Zalewem Wiślanym i nieco dalej położone 2 oddziały, chociaż też nad wodą, nad Wisłą, w Tczewie. Jak to wygląda na zdjęciach? W Gdańsku mamy spichlerzy na Ołowiance, tam się znajduje nasza główna siedziba i też zabytki przede wszystkim z wraków. Mamy tam bardzo dużo zabytków, niektóre mają kilkaset lat, nawet powyżej 500, ale są też takie zabytki, które mają nawet ponad 1000 lat. W Gdańsku również cumuje nasz statek Muzeum Sołdek, który jest naprawdę fantastycznym miejscem, gdzie można poznać historię polskiego okrętownictwa w XX wieku. Statek budowany jako pierwszy statek zbudowany w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, zbudowany w 1948 roku i można oglądać, zresztą tutaj na zdjęciach za chwileczkę pokażę, jakie bardzo ciekawe zakamarki. Mamy Żuraw i Ośrodek Kultury Morskiej. Żuraw to był kiedyś największy dźwig portowy w całej Europie. W tej chwili przechodzi gruntowny remont. Będzie otwierana w przyszłym roku nowa wystawa stała, także już teraz Państwa zapraszam na wiosnę, być może to będzie w okolicach kwietnia, może na majówkę w przyszłym roku, na huczne, wielkie otwarcie Żurawia po remoncie.
Ośrodek Kultury Morskiej to jest taki najnowszy nasz oddział w Gdańsku, który ma nieco ponad 10 lat. Również bardzo serdecznie zapraszam, też pokażę później, jak on wewnątrz wygląda. W Gdyni mamy statek Muzeum Dar Pomorza, być może najsłynniejszy, być może najpiękniejszy statek, który kiedykolwiek pływał pod polską banderą, także można go zwiedzać przez cały rok. Jest to najczęściej odwiedzany oddział naszego muzeum. Muzeum Rybołówstwa w Helu, również bardzo ciekawe muzeum w dawnym kościele ewangelickim, także można i budynek kościoła obejrzeć i też bardzo ciekawe wystawy poświęcone rybołówstwu kaszubskiemu, rybołówstwu nad Zatoką Gdańską. Centrum Konserwacji Wraków Statków i Muzeum Wisły w Tczewie. To są dwa oddziały, które się znajdują troszkę dalej od Gdańska na południe, nad Wisłą. Centrum Konserwacji Wraków Statków to jest ten nowszy oddział z 2016 roku, jak sama nazwa mówi, poświęcony konserwacji często bardzo dużych obiektów wydobytych z wody, które bądź tworzyły konstrukcję dawnego statku, bądź były częścią wyposażenia, częścią ładunku. Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich nad Zalewem Wiślanym, też bardzo ciekawe muzeum, nie za duże, ale ma swój regionalny klimat. No i to muzeum, to najnowsze Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w budowie. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, za 2 lata będzie można już zwiedzać to muzeum. I jeszcze kilka takich zdjęć pokazujących właśnie wybrane oddziały, Sołdek, po lewej stronie, po środku Dar Pomorza, Żuraw. Liczba zwiedzających to chyba za chwileczkę, prawda? Będę za chwilę o to pytać, ale skoro masz slajd, także jak najbardziej możemy teraz przejść do tego, jak dużo osób odwiedza muzeum. I od razu kolejne pytanie, czy to są głównie właśnie miesiące wakacyjne, czy to jest sezon, czy jak wygląda frekwencja na przestrzeni roku? Nie będę oryginalny i tak jak większość, jakbym się zastanowił, to może jakieś wyjątki bym znalazł, ale na pewno większość muzeum jednak, przynajmniej w Polsce w tym sezonie wakacyjnym, kiedy jest cieplej, kiedy szkoły nie pracują, kiedy jest troszkę więcej wolnego czasu, mamy urlopy, to wtedy ta frekwencja u nas przynajmniej w Polsce w tych miesiącach koniec czerwca, lipiec, sierpień, no nawet można powiedzieć do początku września, jest dużo wyższa. Natomiast ja się odniosę do tego wykresu, który tutaj Państwo widzicie. To jest frekwencja we wszystkich naszych oddziałach. Mamy w tej chwili 9 oddziałów, 10 to jest ten oddział budowany w Łebie, także jeszcze go nie wliczamy do naszej frekwencji. No i ta frekwencja rzeczywiście nie jest mała, gdyż w roku 2017 no, prawie się tutaj zbliżyliśmy do 500 000, także to jest niezły wynik. Potem podczas tak zwanej pandemii troszeczkę nam to spadło, natomiast w zeszłym roku bardzo fajnie nam to już zaczęło rosnąć, prawie do 400 tysięcy. Mam nadzieję, że w tym roku 400 tysięcy przebijemy, a kiedy odwiedzi nas półmilionowy zwiedzający, czy w przyszłym roku, no jak otworzymy Żuraw ponownie, czy poczekamy na Łebę, bo myślę, że Łeba też będzie sporo zwiedzających też przyjmowała. Jeszcze tylko tak powiem, że jeśli chodzi o przekrój społeczny i wiekowy, to są to przede wszystkim, jeśli chodzi o nasze oddziały, tutaj powiem w Gdańsku, w miesiącach letnich, to są indywidualni turyści. To są turyści z rodzinami, to są ci turyści, też zagraniczni, którzy przyjeżdżają do Gdańska. Gdańsk, pewnie byliście Państwo i no to jest jedno z takich piękniejszych miast, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Morza Bałtyckiego i bardzo często uczestnicząc w różnych projektach, nasi partnerzy zagraniczni podkreślają urok naszego miasta. Także no, tłumy turystów, tłumy rodzin, bardzo dużo grup kolonijnych, szczególnie właśnie w miesiącach wakacyjnych, dużo wycieczek zagranicznych. Poza sezonem letnim, ja pracuję w dziale edukacji, także troszeczkę o tej pracy pewnie też będę mógł powiedzieć, to są grupy właśnie szkolne. To jest bardzo dużo wycieczek. Dużo
tych młodych, fajnych dzieciaków, uczniów, czasami troszkę starszych, z tych starszych klas, starszych szkół, ale ogólnie to jest poza sezonem, dominuje właśnie ta młodzież szkolna. Świetnie. A gdybyś jeszcze mógł powiedzieć, jak wygląda, powiedzmy, stosunek odwiedzających, jeśli chodzi o Polaków, do osób z zagranicy? Czy jest to mniej więcej porówno, czy jak to wygląda? No, dominują turyści, turyści odwiedzający polscy, krajowi. Natomiast no, my nie prowadziliśmy nigdy takiej dokładnej statystyki, ilu było obcokrajowców, gdyż nie wydajemy biletów dla obcokrajowców. Oni... Jasne. Otrzymują bilety, kupują bilety te same co Polacy. Natomiast mogę powiedzieć, że bardzo dużo jest wycieczek zagranicznych, szczególnie właśnie w tych miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Wrzesień jest takim miesiącem, gdzie no, są takie dni, że nawet częściej można usłyszeć w niektórych dniach, na przykład w tygodniu, kiedy już szkoły wracają po wakacjach, język obcy niż polski na naszych wystawach, bo często właśnie głównie to są wycieczki zorganizowane, przyjeżdżają do nas. Natomiast mogę powiedzieć, z jakich krajów. Z jakich krajów w tej chwili bardzo dużo jest obywateli Ukrainy, co jest zrozumiałe, natomiast bardzo dużo jest Niemców, Skandynawów, Duńczyków, Szwedów z racji odległości bardzo blisko i można samolotem w ciągu godzinki ze Sztokholmu dotrzeć do Gdańska promem w ciągu 14-16 godzin tak samo, ale też zdarzają się nawet zwiedzający z Czech. Zapamiętałem, że jeden z moich kolegów pracował u nas, był opiekunem ekspozycji, znał dobrze język czeski, także mógł sobie po czesku porozmawiać z turystami, ale są też bardziej egzotyczni przybysze. Sporo jest Azjatów, Japończyków, Koreańczyków, zdarzają się też turyści z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Hiszpanii, z Włoch, Wielkiej Brytanii również, natomiast regionalnie najwięcej jest właśnie Niemców, Skandynawów i również turystów ze wschodu. No tak, Pomorze jednak jest dosyć popularnym miejscem dla Niemców, tak? Nie tylko pewnie Trójmiasto, ale całe nasze Pomorze, więc to akurat nie dziwi. No z racji też historii Gdańsk, przypominam, był przez wiele lat zdominowany przez ludność pochodzenia niemieckiego już od średniowiecza, od czasów hanzatyckich, przed wojną wolne miasto Gdańsk, dominowała ludność niemiecka, także tutaj ten resentyment do tej kultury jeszcze wciąż obecnej, tej niemieckiej i tej spuścizny od tej strony językowej przynajmniej jest bardzo atrakcyjny dla turystów z Niemiec. Super. Czy chciałbyś może skomentować ten slajd, który teraz widzimy? Właśnie, powiedziałem przed chwileczką, że najwięcej zwiedzających odwiedza Dar Pomorza i to jest właśnie dowód na to, dane z zeszłego roku. Ponad 30%. W liczbie wygląda to, z głowy powiem, około 120 tysięcy. I to jest bardzo dużo. Jak na jeden oddział 120 tysięcy w ciągu całego roku, to jest naprawdę sporo. No i na drugim miejscu jest drugi nasz statek, Sołdek, który po remoncie i po stworzeniu nowej wystawy stałej, co miało miejsce mniej więcej 2 lata temu, również przyciąga bardzo dużo zwiedzających. Na trzecim miejscu jest Ośrodek Kultury Morskiej, to jest kolejny oddział w Gdańsku, z wystawą interaktywną, którą też mam nadzieję, że za chwileczkę pokażę Państwu na slajdach. Spichlerzy na Ołowiance i Muzeum Rybołówstwa. No w Helu też mamy, szczególnie w tych miesiącach letnich, czerwiec, lipiec, sierpień, bardzo dużo zwiedzających, bardzo dużo wycieczek szkolnych, kolonijnych, Półwysep Helski, piękna plaża i od strony Zatoki, a przede wszystkim od strony Otwartego Morza, bardzo dużo atrakcji i w Helu, i na Półwyspie, także nasze muzeum bardzo dobrze się wpisuje w tą ofertę wakacyjną, stąd bardzo duża frekwencja. Świetnie. Dobrze. No to czekamy na wystawę interaktywną. Zobaczymy, co nam się tutaj dalej wyświetli. Zanim przejdziemy do Ośrodka Kultury Morskiej i tej wystawy interaktywnej, to kilka takich, to są świeże zdjęcia, niektóre wykonane kilka
kilka tygodni temu zdjęcia ukazujące nasze wystawy w spichlerzach na Ołowiance. Tutaj mamy fantastyczną kolekcję między innymi dział okrętowych, to nie polskich, tylko szwedzkich, z okrętu z galeonu szwedzkiego Solen, który zatonął podczas bitwy pod Oliwą. To była taka niewielka bitwa, ale zwycięska dla naszej floty polskiej w 1627 roku. Nasze okręty wojenne dowodzone przez admirała Arenda Dijkmana, pochodzenia holenderskiego, co ciekawe, pokonały eskadrę szwedzką. Zatopiliśmy jeden okręt szwedzki, drugi został wzięty do niewoli, został wcielony do naszej floty i te działa i też kilka tysięcy zabytków, które mamy w naszych magazynach, część z nich na wystawach, pochodzą właśnie z tego zatopionego galeonu. Po środku bardzo ciekawe zdjęcie pokazujące naszą najnowszą wystawę w Toni. To jest wystawa, która prezentuje polskie pojazdy podwodne i na pierwszym planie mamy żółtą łódź podwodną, Delfin 2, oczywiście łódź podwodną w cudzysłowie, to jest taki batyskaf holowany do obserwacji połowów ryb. Mamy również bardzo dużo innych ciekawych zabytków, dużych zabytków na tej wystawie, dużo pojazdów. Nie będę o wszystkim mówił, bo warto do nas przyjechać w czasie wakacji na przykład i obejrzeć tą wystawę. Inne zdjęcia pokazują wystawę czasową Truso, Wikingowie nadchodzą, inaczej Truso, legenda Bałtyku o niedaleko położonej osadzie wczesnośredniowiecznej, do której również docierali Wikingowie. Przepraszam, Skandynawowie, Normanowie, bo Wikingowie to są Normanowie, którzy uprawiają rozbój. Natomiast w tym przypadku chodzi tutaj o wymianę handlową, a dolne zdjęcia to jest sołdek. To są pomieszczenia w kotłowni, w maszynowni i też jedno zdjęcie z wystawy. Jest i wystawa interaktywna w Ośrodku Kultury Morskiej, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród właśnie tych najmłodszych naszych zwiedzających, grup szkolnych, rodzin z dziećmi. Także można posterować modelami statków, można posterować statkiem ratowniczym, można załadować kontenerowiec, zbiornikowiec, można zanurzyć się w batyskafie i obejrzeć wrak statku na dnie Oceanu Atlantyckiego. Także naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawych stanowisk interaktywnych. I dwa poniżej zdjęcia to są zdjęcia z wystawy Łodzie Ludów Świata. To jest taka też przepiękna wystawa, jedna z większych kolekcji łodzi pochodzących z różnych regionów świata w tej części Europy. Znajduje się u nas kilkadziesiąt jednostek z każdego kontynentu, i mniejsze, i większe, i tratwy, i łodzie klepkowe, i czółna. Także naprawdę jest co oglądać. Tak przechodząc jeszcze do innych oddziałów, kilka zdjęć z Daru Pomorza. Mówiłem o naszym statku muzealnym zacumowanym na co dzień w Gdyni, w centrum miasta, niedaleko skweru Kościuszki. Przepiękny żaglowiec zbudowany w 1909 roku w Hamburgu. Na początku pływał jako jednostka niemiecka, szkolna. Potem po I wojnie światowej przekazane do Francji w ramach reparacji wojennych i w latach 20., pod koniec lat 20. zakupione ze składek, stąd nazwa, ze składek ludności Pomorza, dar ludności pomorskiej, zakupione i użytkowane od 1930 do 1981 roku jako jednostka szkolna. Odbył rejs dookoła świata przed wojną. Fantastyczna jednostka, przepiękne pomieszczenia, umeblowanie z czasów Titanica. To są czasy właśnie Titanica, początek XX wieku, przed I wojną światową, meble, salon komendanta, wyposażenie w kajutach oficerskich. Warto zobaczyć, poczuć klimat naprawdę sprzed 100 lat. W Tczewie mamy Centrum Konserwacji Wraków Statków, to są te górne zdjęcia, te dwa górne zdjęcia pokazujące właśnie wnętrze. Po prawej stronie wielka hala, w której konserwujemy wraki. Po lewej stronie nasze jachty. Znajdują się tam trzy zabytkowe jachty. Na pierwszym planie jacht Dal, obok jacht Opty, na którym Leonid Teliga jako pierwszy Polak samotnie opłynął kulę ziemską pod koniec lat 60.
jeszcze do jachtów, do żeglarstwa może przejdę, ale troszkę później. Poniżej mamy zdjęcia z Muzeum Wisły w Tczewie i zdjęcia, po środku mamy zdjęcie z Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich i jeszcze jedno zdjęcie w dolnym prawym rogu z Muzeum Rybołówstwa w Helu. Także te wątki szkutnicze, rybackie dominują w kilku naszych oddziałach, są bardzo, bardzo akcentowane. To są naprawdę bardzo ciekawe tematy, gdyż no, regionalnie jesteśmy bardzo mocno związani właśnie z tą i z rzemiosłem rybackim, szkutniczym, no i z tym pięknym zawodem, jakim jest zawód rybaka. I jeszcze kilka takich zdjęć już bardziej dotyczących naszej działalności edukacyjnej. Także może zatrzymam się w tym miejscu i ewentualnie gdybyś Justyna chciała jeszcze o coś zapytać, tak, to naprowadzić mnie, to słucham. Jasne, mamy pytanie na czacie odnośnie Daru Pomorza, więc może tutaj pozwolę sobie to pytanie zadać, bo to jest dobry moment. Czy po Żurawiu w Wiedźminie 3 zobaczymy na przykład Dar Pomorza w czwartej grze w tej serii? Świetne pytanie. Myślę, żebyśmy się nie pogniewali. Jesteśmy też, szczególnie tutaj mam dwóch takich pracowników w naszym dziale edukacji, którzy są wielkimi fanami Wiedźmina, też gier komputerowych, szczególnie kolega Patryk, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda albo będzie oglądał. Rzeczywiście, Żuraw w Wiedźminie bardzo fajnie wyszedł. Mamy tego świadomość, cieszymy się, też o tym mówiliśmy podczas różnych spotkań, prezentacji naszego dźwigu. Jeśli chodzi o Dar Pomorza, jeżeli ktoś się zwróci do nas z taką ofertą, żeby przygotować model cyfrowy, wprowadzić go do gry, czemu nie? Powiem tylko, że jeśli chodzi o digitalizację, o przygotowywanie cyfrowych modeli, zabytków bądź statków, mamy spore doświadczenie, wykorzystujemy takie modele. I na wystawach pokazujemy je, bądź podczas zajęć edukacyjnych. Także jeżeli ktoś z oglądających ma takie możliwości, żeby zachęcić twórców kolejnej części Wiedźmina, to proszę się kontaktować. Nie będzie żadnego problemu, żebyśmy udostępnili wizerunek jednego z naszych oddziałów. Może to być Dar Pomorza, może to być Sołdek do gry. Świetnie. Dobrze, więc jak najbardziej możemy skomentować to, co teraz widzimy. Widzimy, że nawet bardzo małe dzieci odwiedzają muzea. Tak, dobrze, że powiedziałeś, że muzea, bo my nie jesteśmy wyjątkiem. Nasze zajęcia edukacyjne, może tak nawiążę do mojej codziennej pracy, jestem kierownikiem działu edukacji, czyli tutaj no, te działania edukacyjne są najbliższe. Od samego początku pracy w naszym muzeum byłem edukatorem, prowadziłem, nadal prowadzę, tylko czas mi pozwoli, także można mnie spotkać w terenie i oprowadzam wycieczki po Darze Pomorze, po Sołdku, też prowadzę zajęcia w Gdańsku, ale no niestety z racji obowiązków często takich administracyjnych, biurowych, o czym też będę mógł, jak troszkę czasu będzie powiedzieć, no nie mogę aż tyle czasu spędzać ze zwiedzającymi. Nasz odbiorca to od przedszkola do Opola, od przedszkola do seniorów, do seniora, nawet się rymuje, od przedszkola do seniora. Też za chwileczkę pokażę wam kilka zdjęć z naszymi seniorami. Te zajęcia, które organizujemy w różnych oddziałach, w niektórych z większą intensywnością, jak na przykład w gdańskich oddziałach, gdzie mamy bardzo dużo lekcji i warsztatów muzealnych, w Tczewie również, na Darze Pomorza oprowadzamy bardzo dużo grup, w Helu troszkę mniej, w Kątach Rybackich również sporo się dzieje edukacyjnego. To są, jak te zdjęcia pokazują, takie bardzo interaktywne, ale w tym takim dosłownym sensie, nie w nawiązaniu do stanowisk interaktywnych, chociaż też je wykorzystujemy. Interakcja polega na wchodzeniu w dialog, wchodzeniu w zachęcaniu naszego młodego odbiorcy do szukania odpowiedzi, żeby on nie strzelał, tylko najpierw spróbował zdobyć wiadomości, te informacje, które
pomogą mu w uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania czy podczas wykonywania zadań na naszych warsztatach. Także wykorzystujemy mikroskopy, wykorzystujemy też nasze skrzynie z różnymi niespodziankami tajemniczymi, które trzeba rozpoznać, powąchać, posmakować nie, ale powąchać, wziąć do ręki już tak, bądź budujemy model, w tym przypadku model naszego statku Sołdek i sprawdzamy, jak wygląda konstrukcja takiego statku. Jeszcze pokażę Państwu ten dolny slajd i mogę też, mam nadzieję, że to w kamerze będzie też widoczne, czym się również zajmujemy. Jakbyś mógł, Przemku, jak pokazujesz, przepraszam, do kamery, to na chwilę jakbyś przestał udostępniać jasne. Ekran, żeby było większe. Oczywiście, oczywiście, teraz pokażę. O, to jest nasza książeczka i za chwileczkę. O, może też pokażę tutaj środek. Przepięknie ilustrowana, zaraz o tym opowiem, czym również się zajmujemy. Także może ktoś w przyszłości chciałby jako osoba uzdolniona plastycznie podjąć pracę w naszym muzeum, to też jak najbardziej jesteśmy otwarci. Dobrze, to wracam i powiem, co my tutaj mamy. Ten dolny slajd pokazuje okładkę naszej książeczki. Takich książeczek wydaliśmy już kilka. To są książeczki dla dzieci, przygotowane przez naszych pracowników, naszych edukatorów, nie tylko napisane, często wierszem, ale również zilustrowane. I ta książeczka, którą przed chwileczką pokazywałem, została narysowana naprawdę przepięknie, przepiękny rysunek przez naszą koleżankę Nataszę z Ukrainy, która dołączyła do naszego zespołu w zeszłym roku i w tej chwili jako plastyczka pracuje w naszym dziale edukacji, projektuje plakaty wakacyjne, feryjne, no i przede wszystkim nie tylko tom, jeszcze dwie inne książeczki, także można również, jeżeli macie takie, zwracam się tutaj do osób, które nas oglądają, zdolności plastyczne, to muzeum również jest takim miejscem, gdzie można się bardzo fajnie spełnić. Ta książeczka jest do kupienia w naszym sklepiku, kosztuje 20 zł, a naprawdę warto mieć taką pamiątkę po wizycie w naszym muzeum. Zobaczę, co ja tutaj jeszcze mam dla Państwa. Właśnie, to jest bardzo ciekawe zdjęcie. Zdjęcie pokazujące, no, ten pan w okularach, to jestem ja sprzed kilku lat, natomiast ciekawsza jest ta druga osoba, niestety już nieżyjący, szkutnik norweski. Zdjęcie zostało wykonane kilka lat temu w Norwegii podczas naszej wizyty studyjnej. Tutaj poniżej też możecie zobaczyć mojego kolegę, który skręca linę na jednym z najdłuższych w Europie torów powroźniczych, również znajdujących się w Norwegii. Wracam do tego zdjęcia. To jest prawdopodobnie w tym roku, kiedy było to zdjęcie wykonane, to był najstarszy żyjący szkutnik, który aktywnie wykonywał swój zawód w Europie. Na świecie to ostrożnie, być może ktoś starszy był. Moi drodzy, ten pan miał prawie 100 lat, 99 lat. Myśmy złożyli wizytę w jego warsztacie i na zdjęciu w tle jest właśnie łódź, którą on budował. Jako prawie 100-letnia osoba, szkutnik z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ praca w muzeum to również projekty. To również projekty międzynarodowe, to również wyjazdy. Ja spędziłem wtedy 2 tygodnie w Norwegii. Odwiedzałem różne warsztaty szkutnicze, też troszeczkę popracowałem, pomagałem przy budowie łodzi, która zresztą trafiła też w ramach tego projektu do naszego muzeum i można ją oglądać. Na tym zdjęciu obok, na wodzie, z kątów rybackich na Zalewie Wiślanym. To jest właśnie łódź, którą nasi szkutnicy, nasi partnerzy w Norwegii wykonali z niewielkim naszą pomocą. Poniżej jest wodowanie tej łodzi. Także praca w muzeum to również praca z ludźmi nie tylko lokalnymi, regionalnymi, krajowymi. Bardzo często kontakty zagraniczne. W poniedziałek miałem przyjemność uczestniczyć w takich dużych warsztatach tutaj u nas w Gdańsku, w Gdańskim Ośrodku Sportu, poświęconym projektowi stworzenia takiej sieci powiązań na Bałtyku Południowym. Brzmi skomplikowanie, ale są takie projekty, które od wielu lat się odbywają i osoby i z Polski, i też z zagranicy, ze Szwecji, z Danii, z Niemiec, z Litwy wzięły udział w tych warsztatach. Zastanawialiśmy się,
w jaki sposób, co zaproponować, jak aplikować z wnioskiem o środki, żebyśmy je otrzymali, żebyśmy zrobili bardzo fajny projekt. Także praca w muzeum to nie tylko praca przy biurku, nie tylko prowadzenie wycieczek, to też uczestniczenie, często projektowanie, dawanie pomysłów do projektów, bardzo często międzynarodowych, wyjazdy. Niektóre wyjazdy, ja akurat nie miałem przyjemności podróżować poza Europę w ramach naszych projektów, ale proszę mi wierzyć, były też takie projekty. Koleżanka, jedna z koleżanek odwiedzała Chiny, drugi kolega Australię, także naprawdę dosłownie można po całym świecie podróżować. Jeszcze kilka takich zdjęć pokazujących nasze stanowiska interaktywne, nie tylko na wystawie interaktywnej, ale również w innych naszych oddziałach, także mamy te stanowiska bądź na wystawach czasowych, niektóre już nie funkcjonują, bo wystawy czasowe zostały zamknięte, ale na przykład mamy tutaj na górnym prawym zdjęciu, można zobaczyć stanowisko w Muzeum Rybołówstwa w Helu. Mamy na tych dolnych zdjęciach takie screeny, porobiłem z aplikacji, które można ściągnąć i można też się troszeczkę pobawić. Niektóre z tych aplikacji są dostępne na stanowiskach interaktywnych w Tczewie. Także można również się troszeczkę tak posmakować tą tematykę morską, zdalnie, w domu, a czasami na wystawie również. No mam takie szczęście, to powiem tak świeżo, że mam takie szczęście pracować z bardzo fajnymi, mądrymi, kreatywnymi, kompetentnymi ludźmi w naszym zespole. Są takie osoby, które nawet są w stanie stworzyć aplikacje, z których też korzystamy. Także jeszcze raz podpowiadam, praca w muzeum to nie tylko taki stereotyp, praca, pilnowanie na krzesełku, siedzenie i pilnowanie zabytków, odkurzanie tych zabytków z pajęczyn, wydawanie kapci, u nas tych kapci już się nie stosuje, ale także tworzenie gier, tworzenie aplikacji, nagrywanie filmów. O filmach też troszkę może później powiem, postawię przycinek, może Justyna chciałaby o coś zapytać? Tak, chciałam tylko powiedzieć, że dobrze, że mówisz, że praca w muzeum to jest nie tylko odkurzanie szmatką eksponatów, bo właśnie takie stereotypy mamy na celu tutaj przełamywać. No i jak już wspomniałeś, nawet i artysta plastyk znajdzie pracę w waszym muzeum. Zdecydowanie tak. Akurat dobrze się składa, że te zdjęcia, które w tej chwili możecie Państwo zobaczyć, pokazują nas jako aktorów wcielających się w postacie w naszych filmach edukacyjnych. Polecam nasz kanał YouTube'owy. Wystarczy na YouTubie wpisać Narodowe Muzeum Morskie i będziecie mogli obejrzeć już chyba ponad 100, kilkaset produkcji. Większość z nich to są właśnie takie krótkie filmiki, kilkuminutowe, niektóre dłuższe, kilkunastominutowe, edukacyjne. Filmy bądź nagrywane na wystawach, czasami nagrywane w domu, czasami tutaj możecie mnie na jednym z tych slajdów, na tych screenów zobaczyć, nagrywałem ten filmik w piwnicy poświęcony katastrofie UFO w porcie gdyńskim, dosyć znane wydarzenie z końca lat 50. Na środkowym slajdzie na Dzień Przewodnika zrealizowaliśmy film, który dedykowaliśmy naszym kolegom po fachu, kolegom przewodnikom miejskim, którzy często odwiedzają nasze muzeum z wycieczkami, ale też po lewej stronie, na tym lewym zdjęciu też możecie Państwo zobaczyć taki rodzaj telewizji śniadaniowej. Zrealizowaliśmy kilka lat temu na żywo kilkugodzinny program z okazji Dnia Niepodległości, Święta Niepodległości 11 listopada. I akurat tutaj to zdjęcie pokazuje warsztaty wykonywania koszulek, oczywiście z naszym białym, pięknym orłem. Ale również były quizy, również było rozstrzygnięcie konkursu, wiele się działo, były też pytania z czatu. I jeszcze chciałbym wspomnieć na dole. Na dole jest takie zdjęcie zatytułowane Dziewczyny na fali, kapitan Jolanta Pajkowska. Dziewczyny na fali to jest bardzo ciekawa inicjatywa naszych dwóch koleżanek,
Weronikę i Kasię też możecie zobaczyć tutaj na tym zdjęciu dolnym, które przeprowadzają już od 5 lat wywiady z kobietami związanymi z morzem. I są to panie w różnym wieku, panie, które pływają, jak tutaj pani kapitan Pajkowska, samotnie dookoła świata. Są panie, które pracują na przykład w Polskiej Akademii Nauk i pracują częściowo lądowo, częściowo też na morzu, ale są też osoby, które nie wypływają, które są związane z gospodarką morską, ale pracują na lądzie. I oprócz tych wywiadów organizujemy również takie coroczne konferencje, zawsze na 8 marca oczywiście, na Dzień Kobiet, zapraszamy panie prelegentki do naszego muzeum. Nasze koleżanki prowadzą te spotkania. To są najczęściej 3 albo 4 prelegentki z udziałem bardzo wielu osób na widowni. Są to osoby i młode, ze szkół średnich najczęściej i też osoby dorosłe. Także jest okazja porozmawiania z tymi paniami. Serdecznie polecam zapisy tych wywiadów na naszym kanale. Także no to też jest dowód na to, że w muzeum również można realizować się filmowo, można się wcielać w różne postacie i też historyczne. Tutaj koleżanka Marysia, co piszczy w kantorze, opowiada o życiu codziennym w dawnym porcie gdańskim. Na górnym zdjęciu jeszcze możecie Państwo zobaczyć spacery wirtualne. My to nazywamy domek dla lalek. To jest taki przekrój przez jeden z naszych oddziałów i wykonujemy już od kilku lat spacery wirtualne, także jest to zachęta dla osób, które są niezdecydowane, co zobaczyć, będąc na przykład w Gdańsku i chcą sobie zaplanować wcześniej wizytę w naszym grodzie nad Motławą. Można wejść na naszą stronę, można zobaczyć, jak nasze wystawy się prezentują w sposób wirtualny i jeżeli te wystawy się spodobają, mam nadzieję, że tak, no to wtedy można odwiedzić nasze muzeum, już przyjechać i zwiedzić fizycznie nasze wystawy. Mówiłem o seniorach. Seniorzy bardzo częstymi gośćmi są na naszych i wystawach, i w naszych projektach edukacyjnych. Prowadzimy od wielu lat warsztaty dla seniorów. To są takie cykliczne, 2 razy w miesiącu spotkania. Mamy plenery malarskie, mamy takie plenery tematyczne. Na przykład tutaj na tych zdjęciach to są plenery związane z żurawiem. Na 2 zdjęciach z prawej strony osoby z niepełnosprawnościami. Prowadzimy takie warsztaty, prowadzimy też cykl już kilkunastoletni wystaw czasowych, prac przygotowanych przez naszą gdańską tutaj lokalną fundację Sprawnie Inaczej z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, które przygotowują pracę. Prace, które potem są pokazywane na naszej wystawie. I to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, wielkie wyróżnienie dla tych osób, wielka radość, że mogą zaprosić potem znajomych, pochwalić się, że w prawdziwym muzeum, na prawdziwej wystawie są ich obrazy, są ich rzeźby. Bardzo często przyjmujemy właśnie, bardzo często organizujemy tego typu wystawy. Może przecinek postawię? Tak, odnośnie działu edukacji, ponieważ ty pracujesz konkretnie w tym dziale edukacji, tak? I czy to jest wasze główne zadanie, właśnie organizacja projektów, czy czym się jeszcze zajmujecie? Naszym głównym zadaniem jest prowadzenie edukacji muzealnej. My jesteśmy związani z wystawami, także nie spotkacie nas w Warszawie, nie spotkacie nas na Śląsku, we Wrocławiu, w Krakowie z naszą ofertą edukacyjną. My jesteśmy przyklejeni do naszych wystaw. Czasami, jak te zdjęcia właśnie pokazują, organizujemy też imprezy masowe na naszym nabrzeżu, na przykład tutaj w Gdańsku, bądź na statku Sołdek. Ale to jest wszystko związane z naszymi wystawami. Także my prowadzimy edukację muzealną, stricte muzealną, powiązaną z naszymi wystawami. I to są zdjęcia, te wcześniejsze pokazywały lekcje i warsztaty muzealne, o czym już troszeczkę opowiedziałem. Przygotowujemy do takich zajęć, trzeba się przygotować. Dlatego w naszym, jeżeli ktoś zapyta, jeżeli Justyna, ty zapytasz, to
To już nie musisz pytać, bo już teraz sam postawię to pytanie i sam odpowiem, a może ktoś z czatu chciałby zapytać, to już ubiegam. Jakie mamy wykształcenie w naszym dziale edukacji? Ja jestem z wykształcenia historykiem i geografem. Także no, na miejscu pierwszym chyba stawiam jednak tą historię. To był mój pierwszy kierunek studiów. Inne osoby z wykształcenia są historykami sztuki, są absolwentami Akademii Muzycznej, mamy tutaj dwóch archeologów. Pracowała osoba po filologii polskiej, także, no i też mamy jeszcze kilku historyków obecnie bądź wcześniej. No historia jak najbardziej jest tym kierunkiem takim najbardziej powiązanym z muzeum, no bo muzeum to jest przeszłość. Muzeum ma trzy takie podstawowe cele, to jest gromadzenie zabytków, ich konserwacja, czyli zabezpieczenie, żeby się nie rozpadły, i ich udostępnianie. I żeby znać się na tym, co robimy, no to trzeba troszeczkę poznać właśnie przeszłość, poznać jak te zabytki wyglądały, w czasie, kiedy były przedmiotami bardzo często codziennego użytku, i co z nimi zrobić, żeby je zabezpieczyć, żeby mogły być przez kilkadziesiąt lat zabytkami muzealnymi. Ale jeszcze wrócę, nawiążę tutaj do tych zdjęć, które tutaj możecie Państwo oglądać. Bardzo często organizujemy imprezy masowe. W Gdańsku to jest Nabrzeże, na Wyspie Ołowiance, to jest statek Muzeum Sołdek, ale też w Tczewie, też w Helu, też w Kątach Rybackich. To są bardzo duże wyzwania, gdyż w takich dużych imprezach czasami w ciągu całego dnia bądź całej nocy muzeów, za chwileczkę jeszcze do nocy muzeów też przejdę, może uczestniczyć nawet kilka tysięcy osób. Trzeba przygotowanie do takich imprez o takim charakterze masowym, takim otwartym, trwa kilka miesięcy, czasami nawet pół roku wcześniej już planujemy Noc Muzeów. Noc Muzeów wypada zawsze w maju, natomiast my już na początku stycznia, a czasami nawet pod koniec roku już jakieś pierwsze przymiarki robimy. Trzeba zebrać osoby z naszego zespołu muzealnego, które by się nadawały do danego tematu. Mamy takie szczęście, że wśród naszych pracowników są osoby, które się zajmują i muzyką, występują w zespołach muzycznych, tanecznych, mamy też wielu rekonstruktorów, także często możemy dosłownie własnymi siłami zorganizować taką imprezę, a jeżeli nie mamy takich specjalistów w danej dziedzinie, to wtedy zapraszamy grupy zewnętrzne. Tutaj na tych górnych zdjęciach możecie Państwo zobaczyć taką dużą, duże, duże wydarzenie, które miało miejsce we wrześniu w zeszłym roku pod Żurawiem, Żuraw częściowo zasłonięty rusztowaniami, bo wtedy już zaczął się remont naszego dźwigu. Przypominam, kiedyś to był największy dźwig portowy w całej Europie i wtedy zaprosiliśmy kilkudziesięciu rekonstruktorów, zespół muzyczny, były różne stanowiska, wszystko związane właśnie z czasami świetności Żurawia, czyli z XV-XVI wiekiem, w tym przypadku to jest koniec średniowiecza, ale poniżej również w 2019 roku zaprosiliśmy grupę też naszego tutaj pracownika Piotrka, który jest też widoczny tutaj z małżonką na tym dolnym zdjęciu. On działa też w grupie rekonstrukcyjnej żołnierzy amerykańskich, dywizji pancernej amerykańskiej z czasów II wojny światowej i zrobiliśmy taką w czasie Nocy Muzeów imprezę dedykowanej rocznicy, 75. rocznicy lądowania w Normandii w 1944 roku. Także było i głośno, bo rzeczywiście mieliśmy też i broń, która oczywiście ślepymi nabojami strzelała. Dużo było pojazdów, bardzo dużo zwiedzających przez całą noc do pierwszej w nocy, także naprawdę impreza była bardzo udana. I jeszcze kilka zdjęć nawiązujących właśnie do naszej działalności tej takiej otwartej, tej masowej. Noce muzeów z Gwiezdnymi Wojnami, temat bardzo popularny. Zorganizowaliśmy dwie takie noce muzeów. Mam nadzieję, że trzecią też uda nam się za jakiś czas zorganizować. Kolejka na 2 godziny stania.
Ta Noc Muzeów i te postacie z Gwiezdnych Wojen, z grupy rekonstrukcyjnej Legion 501 przede wszystkim przebywały na Sołtku, na naszym statku, którego udało nam się troszeczkę też przearanżować, zmienić jego taki obraz i za pomocą takich działań troszkę takich multimedialnych spróbowaliśmy stworzyć z niego taki krążownik gwiezdny. Myślę, że udało nam się, fajnie to się wpisało właśnie w ten klimat nocnego zwiedzania naszego muzeum. Przecinek. Przecinek, dobrze. Super, oferta jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o same wnętrza muzeów, ale też właśnie o to, co się dzieje tak niestandardowo, tak, tego wszelkiego rodzaju imprezy, więc też potrzeba Wam na pewno dużo kreatywności w pracy, tak? Nie osiadacie na laurach, tylko cały czas trzeba myśleć i co zorganizować, jak zachęcić ludzi i też no, umiejętności aktorskie widzę, że się przydają w pracy. Tak, 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 tak. No osoba, która podejmuje pracę, ja tutaj nawiązuję cały czas do naszego działu edukacji, ale też mam nadzieję, że nie zapomnę, za chwileczkę nawiążę, jak nie, to poproszę Justynę, żeby mi przypomniała także o innych naszych działach, bo oczywiście nie samym działem edukacji, który jest ważnym działem w muzeum, ale to nie jest jedyny dział w naszym muzeum, ale pracując w dziale edukacji, jeżeli ktoś myśli, żeby być w przyszłości no, jednym z załogantów naszego muzeum, jednym z pracowników naszego działu edukacji, no to musi przede wszystkim być otwarty na ludzi w różnym wieku, musi mieć cierpliwość, musi mieć to coś w sobie, co rzeczywiście pozwala zainteresować tą osobę, do której się mówi, której się pokazuje wystawy, bo no, jeżeli to jest nudny przewodnik, który tylko chce odbębnić to, co sobie wykuł na blachę, na pamięć, no to w pewnym momencie taka wycieczka 30-osobowa skurcza się do 3-4 osób, a pozostałe osoby gdzieś tam na boku grzebią w telefonach. Także to jest ważne, żeby mieć ten kontakt z drugą osobą, podkreślam, w różnym wieku. I mieć cierpliwość, znać też tą specyfikę tego wieku dziecięcego, dobierać odpowiednie słownictwo, a proszę mi wierzyć, oprowadzając podróży po morze, no to można rzeczywiście używać słów, które brzmią jak język chiński z terminologii żeglarskiej, także czasami trzeba odpowiednie słownictwo dobierać, zamieniać to specjalistyczne na takie potoczne czasami. Też dużym wyzwaniem jest praca z osobami, seniorami naszymi, zresztą bardzo sympatycznymi ludźmi, ale tutaj też trzeba mieć klucz do ich zainteresowań, do ich serc. Udaje nam się to. Fantastycznie prowadzi te warsztaty koleżanka Basia, plastyczka, i od wielu lat. I nasi seniorzy sobie nie wyobrażają przyszłości bez tych warsztatów, które organizuje Basia w naszym muzeum. Ja jeszcze tylko tutaj pokażę, bo to są takie zdjęcia ukazujące coś, co być może nikomu by z oglądających nas w tej chwili nie przyszło do głowy, że coś takiego może się też odbywać w muzeum. Dwa górne zdjęcia pokazują skoki do wody, ekstremalne z wysokości skoki do wody. Z lewej strony to zdjęcie pokazuje skoki z Daru Pomorza, z jednej z rei, czyli z tej poziomej belki w stosunku do pionowego masztu. Kilka lat temu były takie zawody w Gdyni. Środkowe zdjęcie pokazuje skoki z żurawia. Tak. Z wysokości około 25 metrów. Także tłum publiczności. Pamiętam, że kilka dni trwało pogłębianie, trwało badanie, a potem jeszcze pogłębianie tego miejsca pod żurawiem, do którego skoczkowie z ponad 25 metrów musieli się zanurzyć, skoczyć do wody. Ale też, proszę rzucić okiem, mieliśmy najpiękniejsze kobiety na świecie. Nie pamiętam, w którym to było roku. W Gdyni odbywał się konkurs Miss Świata i nasze
te najpiękniejsze kobiety, które walczyły o tą koronę najpiękniejszej na świecie, odwiedzały Dar Pomorza i tam była zorganizowana właśnie taka sesja zdjęciowa. Poniżej jeszcze takie zdjęcie żaglowca generał Zaruski. To jest żaglowiec, który stoi zacumowany przy naszym muzeum w Gdańsku. Zresztą bardzo ciekawa jednostka, żaglowiec zbudowany tuż przed II wojną światową, pływał po II wojnie, potem z racji wieku został wycofany ze służby, potem w sumie nie tak dawno, bo już w XXI wieku wyremontowano go i w 2012 roku został ponownie przywrócony jako jednostka pływająca. Z racji bliskiej współpracy z armatorem tego żaglowca, czyli z Gdańskim Ośrodkiem Sportu, pracownicy naszego muzeum mogą co roku wziąć udział w rejsach jednodniowych po Zatoce Gdańskiej. Ja miałem też taką przyjemność odbyć troszkę dłuższy, taki tygodniowy rejs po Bałtyku. Także jeżeli ktoś z Państwa lubi morze, może już ma troszeczkę doświadczenia w żeglowaniu, o tym jeszcze powiem za chwileczkę, bo jeszcze jedno zdjęcie takie żeglarskie chciałbym może na zakończenie pokazać, to jest też dobre miejsce, gdzie można się również zrealizować, gdyż pływamy, uczymy się tego żeglarstwa. Dzięki temu możemy też przekazać zdobytą wiedzę podczas naszych zajęć i też odwiedzamy różne miejsca, na przykład nad Bałtykiem. Ja kiedy przez tydzień w takim rejsie tygodniowym wziąłem udział, to też udało mi się odwiedzić bardzo, bardzo ciekawe i osoby związane właśnie z historią tego żaglowca. Odwiedzić też muzea. Mamy też kolejne pomysły w naszych głowach na takie rejsy właśnie promocyjne już wkrótce. Jeszcze jedno zdjęcie, to dolne zdjęcie, dosłownie pół minutki. Dolne zdjęcie pokazuje targi pracy, które zostały zorganizowane w naszym muzeum, dokładnie tutaj w Gdańsku, w gdańskim oddziale w Ośrodku Kultury Morskiej kilka lat temu dla młodzieży tutaj regionalnej z liceum. Nie wiem, czy z techniką, również nie pamiętam, ale na pewno było jedno czy dwa licea i podczas takich jednodniowych zajęć, one trwały kilka godzin, już nie pamiętam, chyba 3-4 godziny, uczniowie mogli poznać różne działy merytoryczne naszego muzeum. I teraz może bym nawiązał, oprócz działu edukacji, o którym najwięcej dzisiaj Państwu opowiadam, ale w naszym muzeum również są takie działy jak dział digitalizacji zabytków, także wykonujemy cyfrowe modele. Dział konserwacji, który jest bardzo ważnym działem, tam pracuje też około 10, jak nie więcej osób, w różnych oddziałach naszego muzeum. No, mogę się pochwalić, że jeśli chodzi o pracownię konserwatorską, to mamy bardzo nowoczesne wyposażenie, bardzo nowoczesne urządzenia. Jak powiedziałem, w różnych miejscach, w różnych oddziałach prowadzimy konserwację przede wszystkim tego drewna mokrego, tego wrakowego, ale również metalu. I to jest bardzo, jeszcze raz podkreślę, to jest bardzo ważny nasz dział. Bez tego działu nie moglibyśmy pokazywać tych naszych wspaniałych zabytków na wystawach. Ale mamy też bibliotekę, mamy też archiwum, mamy też kierowców, oczywiście. Zabytki pożyczamy, zabytki przewozimy. Przypominam tą mapę naszych oddziałów jako pierwszy slajd, kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska, zaraz Łeba powstanie, nasz najnowszy oddział, trzeba będzie do Łeby jeździć, także można również zostać kierowcą naszego muzeum, czasami za granicę też z zabytkami pojechać. Ale dużo jest działów takich stricte takich historycznych, dział budownictwa okrętowego, historii żeglugi, historii portów, historii sztuki. Mówiłem o tej kolekcji obrazów marynistycznych. Także rzeczywiście jest w czym wybierać, gdyby ktoś chciał podjąć to wyzwanie. Bo powiem teraz o tym proszę, zdjęciu, proszę. Bo boję się patrzeć też na zegarek, bo już niedługo będzie 12, a jeszcze chyba pytania, może mam nadzieję, że się jakieś pojawią. Nasz najnowszy nabytek, jacht, który został zakupiony
między innymi z funduszów naszego Towarzystwa Przyjaciół, naszego Narodowego Muzeum Morskiego, pod koniec zeszłego roku. To jest jacht Mazurek. On w tej chwili stoi zacumowany niedaleko tutaj ode mnie w centrum Gdańska, w marinie naszej tutaj gdańskiej. I to, moi drodzy, jest jacht, na którego pokładzie, już niestety świętej pamięci, to jest ta pani tutaj na tym zdjęciu po prawej stronie, pani Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w latach 1976-78 odbyła jako pierwsza kobieta na świecie rejs dookoła świata. To jest naprawdę wyjątkowy jacht, wyjątkowa postać, fantastyczna kobieta, która no, podjęła się niesamowitego, jeszcze raz podkreślę, jako pierwsza kobieta na świecie opłynęła samotnie kulę ziemską przez 2 lata. Naprawdę wydarzenie no, porównywalne z lądowaniem na Księżycu, jeśli chodzi tutaj o żeglarstwo. No, nikt wtedy trzeba było czekać do lat 70., bo żadna wcześniej kobieta nie była w stanie podjąć się takiego wyzwania. Zrobiła to nasza pani kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Ten jacht jest jednostką w pełni funkcjonalną. Co to znaczy? Ten jacht przepłynął ze Szczecina, skąd został zakupiony przez nasze muzeum, do Gdańska i na tym jachcie będziemy też żeglować, będziemy też prowadzić naszą edukację żeglarską i też promować nasze muzeum, uczestniczyć w różnych projektach międzynarodowych przede wszystkim. Także jeżeli ktoś tutaj z oglądających ma właśnie te zamiłowania, może już wiedzę żeglarską i chciałby sobie w przyszłości tą ścieżkę kariery połączyć właśnie z morzem, połączyć z żeglarstwem i na przykład z jedynym takim jachtem na świecie, bo już drugiego jachtu, na którym inna kobieta jako pierwsza odbyła rejs, nie ma, bo to jest ten jeden, zbudowany w Polsce w roku 75. Także troszkę tej historii żeglarskiej poczuć, opowiadać o tej historii na naszych wystawach czy na tym jachcie, no to jest to chyba najlepsze miejsce, żeby się właśnie pod tym względem też realizować. Super. No mamy szansę na to, żeby był drugi jacht, no ale pierwszego, tak jak mówisz, już nie będzie. Świetny eksponat. Myślę, że powinniśmy podkreślać takie rzeczy, bo jako Polacy mamy trochę tendencję do tego, że no wydaje nam się, że się nie nadajemy za bardzo do niczego, a naprawdę mamy duże osiągnięcia w wielu dziedzinach, więc tak, podkreślajmy jak najbardziej, że to kobieta, która pierwsza opłynęła świat samotnie, bo to jest istotne, była Polką. Tak jest. Mam jeszcze takie pytanie bardziej personalne do ciebie. Nie odnośnie muzeum, ale odnośnie twojej kariery. Dlaczego akurat wybrałeś pracę w muzeum? Dlaczego, skoro na przykład jesteś historykiem, nie poszedłeś pracować do szkoły jako nauczyciel? Chyba nigdy nie rozważałem takiej opcji, żeby pójść do szkoły. Zresztą na studiach już wybrałem tą ścieżkę muzealną, tą specjalizację, muzealnictwo. Ale dlaczego morskie? Bo może to jest ciekawsze. Ja jestem w ogóle, pochodzę z rodziny, która jest bardzo związana z morzem. Moi rodzice pływali na statkach handlowych. Mój dziadek służył w marynarce wojennej. W tej chwili mąż mojej kuzynki jest czynnym oficerem w marynarce wojennej. Wujek też pływał na statkach. Drugi wujek był rybakiem pełnomorskim, dalekomorskim. Jeszcze bym tam jakieś ślady tutaj morskie na pewno znalazł. Także ja z tym morzem w ogóle na początku chciałem pójść śladami moich rodziców i zostać po prostu może nie od razu kapitanem, ale marynarzem i pływać na statkach. Ale z racji chyba właśnie tych zainteresowań historycznych, morskich, historycznych, skierowałem się w stronę Muzeum Morskiego i na pewno tego nie żałuję. Na pewno tego nie żałuję, gdyż to jest miejsce, każdy dzień przynosi coś nowego. Ja lubię sobie planować moją pracę codziennie, kalendarz, tutaj też można by dużo mówić, jak planujemy też z wykorzystaniem aplikacji, na przykład mamy cały system rezerwacji biletów, zajęć edukacyjnych, także to wszystko u nas funkcjonuje, ale często jest właśnie, i też lubię improwizację, lubię takie wyzwania też do tego naszego dzisiejszego spotkania się jakoś specjalnie, chociaż wiedziałem mniej więcej, o czym będziemy mówić, ale specjalnie się nie przygotowywałem, bo myślę, że taki spontan
spontan, taka improwizacja czasami jest lepsza niż taka sucha prezentacja. Także podsumowując, skąd muzeum? No byłem skazany na morze, a że pojawiła się w pewnym momencie historia i zainteresowania właśnie historią, przedmiotami humanistycznymi, no to udało mi się połączyć jedno z drugim. No i masz też taką dosyć energiczną osobowość, więc na pewno codzienna rutyna taka nie jest dla ciebie, tylko musi się dużo dziać. Dokładnie. A powiedz mi, czy dużo młodych osób interesuje się pracą w muzeum, czy macie problem ze znalezieniem pracowników? Nie powiem, że jest to najbardziej popularny i oblegany zawód wśród młodych ludzi, to na pewno. Najczęściej osoby młode zostają opiekunami ekspozycji, na przykład w czasie sezonu, kiedy potrzebujemy więcej osób do pilnowania, jest wyższa frekwencja, to wtedy takie osoby stają się opiekunami ekspozycji, pracują na wystawach, też to są bardzo, bardzo ważne, bardzo ważni pracownicy. Natomiast rotacja, na przykład w naszym, powiem na przykładzie naszego działu edukacji, ona jest w trybie takim średnio, powiedzmy, pięcioletnim. Także my tutaj co roku nie przyjmujemy nowych pracowników. Ważne jest to, żeby zespół był zgrany. Nasz zespół edukacji, dział edukacji jest bardzo dobrze zgrany i to jest bardzo duży plus. I to jest połowa sukcesu, żeby zespół, szczególnie taki pracujący z ludźmi na wystawach, opowiadający, tworzący, przedstawiający, wcielający się, on musi być zgrany. My musimy się lubić po prostu i to jest bardzo ważne. Także też nie chciałbym za często tej rotacji przeprowadzać, ale czasami się zdarza, no jak mówię, no średnio raz na 5 lat. Świetnie. Dobrze, minęła prawie godzina, więc myślę, że możemy powoli kończyć. Na czacie pytań już żadnych nie ma. Jak najbardziej z naszej strony chętnie też będziemy promować Wasz kanał na YouTubie i wszystkie pozostałe media społecznościowe muzeum, bo naprawdę jest to miejsce warte odwiedzenia. No i oczywiście sami też wpadniemy, ponieważ jak rozmawialiśmy, jeszcze nie byliśmy. Kawałek mamy pewnie ze Szwecji, jest trochę bliżej niż z Katowic, ale oczywiście chętnie do Gdańska zawsze przyjeżdżamy, ponieważ jest to oczywiście wspaniałe miasto. Także dziękuję Ci bardzo, Przemku, za wspaniałą rozmowę, za super zdjęcia. A naszym oglądającym dziękujemy bardzo za obecność i zachęcamy do oglądania naszych kolejnych webinarów. Dzisiaj jest 11, także jeszcze kilka webinarów mamy w planach. No i młodzieży i studentom życzymy miłych wakacji, ponieważ to ten czas, kiedy wakacje się będą zaczynać i też ten czas, kiedy możemy bardziej docenić tę branżę morską, ponieważ to właśnie wakacje, zwłaszcza w turystyce, osoby zatrudnione w branży morskiej dbają o to, żebyśmy mogli świetnie te wakacje nasze spędzić i żebyśmy mieli niesamowite wspomnienia. Także dziękujemy bardzo i miłego dnia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Pozdrawiamy. Rozumiem, że my... Możemy zostać, tylko chyba jeszcze jesteśmy na wizji.